Cześć, witam Was bardzo serdecznie, Krendusz z tej strony, witam Was na moim kanale. Dzisiaj gram sobie Red Dead Redemption i taka ciekawe zagadnienie odnośnie biwaku. Co tu zrobić, jak tu zrobić ten biwak? Klikamy sobie R1, ja gram teraz na PlayStation 4 obecnie, no i potem przeskakujemy w prawą stronę, klikamy właściwie L1 i przeskakujemy w prawą stronę. R1, przedmioty wybieramy na dół, padem R3 do dołu. Tutaj możemy też sobie zmieniać na różne rzeczy. Wybieramy biwak, puszczamy L1 i szpenio powinien nam rozbić biwak. Pogoda zła, nie ma co jeździć po tej prerii. Proszę, spakował się do namiotu, koń tylko moknie, trudno się mówi. Konio. I teraz, będąc w namiocie, mamy kilka opcji. Czy tam rozbijając biwak, możemy się przespać trójkątem, możemy spać 3, 9, 15 godzin, ile chcemy. Anuluj, wytwarzaj przedmioty. Możemy wytwarzać przedmioty kwadratem. No to kliknijmy ten kwadrat. Nasz bohater wstał i ruszył w stronę ogniska. No i teraz możemy wytwarzać jedzenie. I mamy tak. Zwykły ptak łowny, klikamy. Wytwórz coś, zobaczymy, co się utworzy. A upieczy sobie mięsko, ciach nad ogniem, później można zjeść. Schowaj sobie do kieszeni. Wytworzymy, o, możemy wytworzyć kolejne. Wyjmie kolejne. No i mamy, smaży ładnie, skwierczy. Pieczyste zrobił. Znowu sobie schowaj, nie potrzebujesz, bo jest chyba najedzony, mi się wydaje. Wytwarza kolejny jedzony, jest, ma pełne życie, pełno energii i pełno oka duszy, czy tam jak to się nazywa, tej specjalnej jego mocy. Schowaj sobie, pani ładny. No i dalej już nie możemy wytwarzać, albo jest pełno w sakwie, albo już nie mamy więcej miejsca. No to wyjdziemy sobie, cofnij. Coś jeszcze można wytworzyć? O proszę, zwykły, tłusty ptak. Możemy wytworzyć tłustego ptaka. Upiec, no i upieczemy go sobie, pieczyste robimy. Piecz, panie ładny, ciekawe skąd on drewno wziął. Schowaj. Jeszcze możemy? A no to jeszcze jednego upieczemy. Nadział go na nóż i będzie piekł. Jest upieczony. Możemy R2 sobie zjeść. O, jak schrupał. Niby, że mu coś tam urosło. A kolejną porcję możemy wytworzyć. Odnowiły mu się trochę zasoby. No i jest. Schowaj sobie. Nie potrzebujemy tego. O, jeszcze można wytwarzać w murderza. Sporo tego. No upiecz. Przed nagraniem tego filmu ja trochę tutaj popolowałem, żeby nagromadzić zapasów. Kolejną porcję. Kiedyś skończy. Jakiegoś steaka byś upiekał, nie? Schowaj. Więcej już się nie da upiec. Tutaj mamy co to, na co pomaga. Trochę odnawia zwykłe łykowate mięso. Trochę odnawia nasze zdrowie, energię i tego mocy. No, upieczemy. Ciekawe, ile tego będzie mógł upiec. Szybko upieczone. Schowaj. Kolejną porcję przygotuj. Schowaj. Jedny, ileż tego jest? Tak jak mówiłem, pojemność torby jest ograniczona. Jeżeli nie ulepszyliśmy, no to można tylko kilka, chyba do pięciu. O, proszę, już zapełnił. Zwykłe zwierzę na drobna. To już odnawia trochę więcej tych naszych zasobów. No i upiekł sobie, schowaj do torebki. O, jeszcze da się jedno. Piecz kolejny. Panie ładny. Schowaj. Nie da się więcej. No i mamy sarninę. Sarnina też dosyć dużo zasobów odnawia. Także upiecz sobie sarninkę. Schowaj.
No i wszystko mamy upieczone. Ale to nie koniec tego wytwarzania, bo przy ognisku można jeszcze kilka innych zrobić rzeczy. Tutaj mamy zapasy. R1 klikamy, możemy wytwarzanie. No ja nic nie mogę wytworzyć. Amunicję możemy wytworzyć. Rewolwer, amunicja wybuchowa. No i twórz. Ciach, ciach, tutaj. Wystarczy tylko klikać. O, ale wytworzył dwie. Rewolwer, amunicja dum dum. Ile jej może wytworzyć? O, wytworzył jedną. O, i drugą zrobił. Tutaj tylko trzeba wciskać X i będzie je tam nacinał i będą wybuchać. Dobra, wystarczy tej amunicji dum dum, bo moglibyśmy to robić nieskończoność, wydaje mi się. Karabin, amunicja dum dum. Też zrobimy tego kilka. Tnie raz za razem. Będzie na bizona. No jest zrobione. Też ich wytworzyliśmy trochę. Coś jeszcze da się. Strzała ulepszona. To robimy. Jeżeli upolujemy jakiegoś ptaka. O proszę, jak sobie zrobił. I kolejną sruch. I znowu. Szybko robi ten. Te strzały. Wystarczy tych ulepszonych strzał. Coś jeszcze możesz zrobić? O, strzała. Na zwierzynę drobną. O, jak zrobił szybko. Cyk, coś tam nabija. Zrobił tylko dwie. I to wszystko. Kolejna broń, nie możemy nic zrobić. Tutaj co mamy? Wytwarzanie. Łykowate mięso. O, zobacz, nie chcesz namiesza czegoś. O, namiesza jakieś spaćki. Przynęta na drapieżniki. Elegancko. I w ostatniej pielęgnacja konia, nie ma nic. No i mam zrobione. Weźmiemy, żeby się przespał jeszcze trochę, 7 godzin, niech sobie pośpi. Zobaczymy, jak to wygląda. Śpiąc, oczywiście regenerują się nasze zdolności, umiejętności, stamina, życie. Koń się regeneruje też, bo on ma też ograniczone możliwości. No i zobaczmy. Wstał. Nie chcemy wytwarzać żadnych przedmiotów, wyjść z tego barłogu. Zwinie obóz kółkiem. Cyk, cyk. No i proszę, ogień zagasił. Jest, zrobione. Teraz sprawdźmy, co on tam miał. Nie tu, w bok. No i mamy skóry jakieś tutaj, napolowałem tego trochę. Barachła. Tutaj to, co wytworzyliśmy. Mamy zwykłe sarnina. Tutaj jakieś kolejne mięska. Zwierzyna gruba. Tu jakiś saszłyk. No wiele tego jest. Tutaj jakieś rzeczy, tu coś. Trochę tego jest. Zobaczmy jeszcze statystyki, kilka tam rzeczy zjadłem. Jak ta nasza postać się prezentuje. Tryb fabularny to nie to. Gracz. Mamy gracza, cyk, Arthur. Tutaj mamy, jest bardziej zły niż dobry. Ceny w sklepach plus 0%. Umiarkowana waga, temperatura przeciętna, nie ma żadnych artefaktów. No i tak to wygląda. Słuchajcie, rozbijanie obozu. Mam nadzieję, że wam się przydał film, że skorzystacie z niego. No i to było na tyle. Trzymajcie się. Napiszcie coś w komentarzu, co wy o tym myślicie. Krendusz, pozdrawiam. Cześć wam.